Pogoda w Hollywood jest fatalna, od wczoraj pada deszcz, woda zalewa czerwony dywan. Nad nim rozstawiono olbrzymi dach, ale taka pogoda nie sprzyja przygotowaniom. Ekipy techniczne uwijają się w strugach deszczu. Całe szczęście w niedzielę ma świecić słońce. Wielu zaproszonych gości ma problem z dotarciem do Los Angeles, dlatego że z powodu pogody w innej części Stanów Zjednoczonych, dokładnie na wschodnim wybrzeżu, od Bostonu aż po Waszyngton, czyli parę tysięcy kilometrów stąd, odwołano wczoraj kilka tysięcy lotów, także tych do Los Angeles. Linie lotnicze zmuszone zostały także do zmian w sobotnim rozkładzie lotów. Osoby, które miały dotrzeć już do Hollywood, być może przylecą tutaj w niedzielę, na chwilę przed rozpoczęciem 90. ceremonii wręczenia Oscarów. Jak widzicie, cały czas trwają tutaj przygotowania. To właśnie tutaj w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego przejdą największe gwiazdy światowego kina. Pod tą białą folią jest ten czerwony dywan, został przykryty właśnie, żeby nie został zalany przez ten deszcz. Z Hollywood, Paweł Żuchowski.